Autor dwóch goli w tym meczu, Denis Gojko, goli oczywiście dla suwalskich Wigier. Przed tym meczem mówiło się, że Wigry w drugiej lidze to wielka niewiadoma. Jak byś ocenił waszą inaugurację, pierwsze spotkanie? Cel był tylko jeden, zacząć zwycięstwem, tak? Wiadomo, mamy ze sobą niezbyt udany sezon. Po prostu mieliśmy fajną okazję po prostu, bo mecze są szybciej, tak? I jak najszybciej się zrewanżować. I naszym celem jest awans do pierwszej ligi z powrotem, tak? Pokazaliśmy w ostatnich tych meczach, że stać nas na wiele więcej i mamy zamiar to udowodnić. I jak mówię, cel był zacząć zwycięstwem i idziemy za ciosem. Ty powitałeś się osobiście z drugą ligą z przytupem. Dwie bramki na inaugurację. Łatwiej się strzela gole w tej lidze niż na zapleczu Ekstraklasy? Myślę, że między pierwszą a drugą ligą nie ma aż takiej przepaści. Wiadomo, jest im niżej, jest więcej walki, tak? Więcej walki są. Wyżsi obrońcy, silniejsi, ale nie ma aż tak dużej przepaści nad pierwszą ligą. Myślę, że jest podobnie. I to, że strzeliłem teraz dwie bramki, znaczy, że już osiądę na laurach, po prostu idę za ciosem dalej. Tak. Będziemy zespół będzie dobrze grał, będą liczby, będą bramki, będą asysty. Na pierwszym miejscu zawsze jest zespół. Jedyne, co może martwić, to taka wydłużona seria spotkań oficjalnych, w których znowu tracicie gola z rzutu karnego. Ciągle zdarzają się te karne. Szczerze nie wiem, co teraz mam powiedzieć. No, mamy jakiegoś pecha do tego. No, musimy nad tym po prostu popracować, ale wiadomo, w większości tych karnych to były takie, no kurczę, no niepotrzebne. Nie? Ktoś do głowy idzie, wiadomo, skoczy, ktoś nie pójdzie do głowy, on pójdzie na pełnej pianie. Ten nie skoczy i skoczy na niego po prostu i jest karny. No, trudno, to się zdarzają. Mieliśmy trochę pecha, ale musimy nad tym popracować. Nie? Teraz ten pierwszy karny, myślę, też naszego obrońcę trochę pchał, obrócił się i po prostu nasz trochę też tam od nich obrońca poczuł kontakt, no i się przewrócił. Nie? No, musimy nad tym popracować, no wiadomo. Zostało 35 meczy, więc mamy dużo czasu. Nie? Gratuluję raz jeszcze i życzę, aby ta zwycięska seria trwała jak najdłużej. Dziękuję bardzo. No na pewno pierwszy mecz, pierwsza porażka i to na pewno boli. Natomiast no, coś, co jest dla mnie niezrozumiałe, to, że daliśmy się skontrować na wyjeździe, a tak naprawdę to my mieliśmy grać z kontrataku i dwie bramki, które padły, były ewidentnie tym, że się zagalopowaliśmy. Tak? Chcieliśmy gdzieś strzelić bramkę, ale nie trzymaliśmy swoich pozycji i praktycznie jednym podaniem drużyna Wigier otworzyła nam dwa razy wynik i to jest coś, czego jakby nie mogę zrozumieć i z czym się nie mogę pogodzić, bo bramki były stracone zbyt łatwo i jeszcze przed pierwszą bramką takie straty zdarzyły nam się w środku pola chyba trzykrotnie i czwarta zakończyła się bramką i w drugą połowę tak samo wyszliśmy w mecz, gdzie defensywny pomocnik traci dwa razy piłkę na swojej połowie, z tego są dwa kontrataki drużyny Wigier, no i tak naprawdę bramka na 2-1 to też tak błąd techniczny zawodnika. Od razu zagrana piłka na skrzydło, tam gdzie powinien być drugi obrońca, ale go, nie wiem gdzie, na chwilę obecną gdzie był. Oczywiście trzeba to zobaczyć na wideo. Być może gdzieś ta jego wina nie jest aż tak duża jak moje tutaj spostrzeżenie z ławki, ale no mówię, no strzelił bramkę dwie ten sam zawodnik. Skrzydłowy i to jest dla mnie dosyć takie niezrozumiałe. Wiem, że po jednym meczu to bardzo trudne, ale jaka będzie ta druga liga w tym sezonie, pana zdaniem? No ja myślę, że każdy mecz będzie wyglądał tak jak ten dzisiejszy, tak? Że my wracając do domu możemy powiedzieć, że mieliśmy przy 1-1 sytuację sam na sam i nie strzeliliśmy bramki na 2-1, różnie mogłoby się tutaj jakby to skończyć. Natomiast przegraliśmy i myślę, że każdy mecz będzie taki na pograniczu jednej bramki. Nie widzę na chwilę obecną jakichś outsiderów. Oczywiście tabela może za 8-10 kolejek wskazać takie drużyny, natomiast na pewno to będzie walka o każdy punkt i każdy punkt będzie na wagę złota. A oglądaliśmy dzisiaj zespoły, które o co będą walczyły w tym sezonie? Ciężko mi jest powiedzieć, tak? Jaki poziom był dzisiejszych jakby drużyn, które się spotkały na boisku pod kątem innych drużyn. Wiadomo, że będą drużyny, które na papierze są mocniejsze, natomiast zawsze wszystko weryfikuje
boisko i tak też dzisiaj się stało, że ten mecz przegraliśmy, a na którym będziemy miejscu, jakimi siłami dysponuje na chwilę obecną moja drużyna i drużyna trenera Dawida, tego nie wiem, ale no, oczywiście każda z drużyn na pewno marzy o tym, żeby w tej lidze spokojnie grać i nie drżeć na pewno utrzymanie, ale grać o jak najwyższe cele, ale jakie to będą cele, to nie wiemy, jaki na chwilę obecną jest nasz najwyższy cel, bo to zweryfikuje ileś tam kolejek. Witam Państwa. Tak raczej na chłodno podchodziliśmy do tego meczu. Wiedzieliśmy, co robiliśmy przez ten okres przygotowawczy, na czym się chcemy koncentrować i wiedzieliśmy, jak też gra Olimpia. Tutaj dziękujemy przeciwnikowi, który postawił trudne warunki. Zespół fizyczny. Naprawdę musieliśmy dużo zdrowia na boisku zostawić, żeby te trzy punkty zostały w Suwałkach. My jako cały zespół i klub to zwycięstwo dedykujemy Robertowi Bartczakowi, bo nie będzie go z nami przez dłuższy czas i dla niego dzisiaj też tak walczyliśmy i te trzy punkty chcemy jemu zadedykować. Jeśli chodzi o samą taką ocenę spotkania, taktycznie wiele rzeczy się potwierdziło i myślę, że to było widać. To jest kolejny mecz, kiedy tak naprawdę nie tracimy bramek z gry, choć przeciwnik miał jedną sytuację taką bardzo groźną. Natomiast poza sparingiem z Rakowem, gdzie zdecydowanie rywal był z bardzo wysokiej półki, to od spotkania już z Zagłębiem Sosnowiec poprzez Puchar tych bramek z gry nie tracimy. To są one tylko po rzutach karnych i dzisiaj znowu rzut karny. Sparingi z Ostródą czy Stomiliem na zero. Nie ma co ukrywać, że gra w defensywie to był główny aspekt tego okresu przygotowawczego. Teraz pracujemy dalej, są kolejne rzeczy, które chcemy poprawiać i mam nadzieję, że będzie to widoczne też w kolejnych spotkaniach. To bardzo długa seria tych meczów, w których Wigry, meczów z rzędu oficjalnych, w których Wigry tracą gola właśnie z rzutu karnego, czy pan wspomniał. Popracujecie nad tym? Zawodnicy mają w sobie bardzo dużo takiej motywacji, takiej determinacji. Oni chcą walczyć o każdy centymetr boiska, bo no, to jest nasze założenie, że od tego trzeba wyjść. Trzeba wyjść od charakteru, dopiero później można dokładać inne cegiełki, takie jak przygotowanie fizyczne, takie jak taktyka. To wiadomo, że te charakter i nastawienie to jest pierwsza sprawa i na pewno Adrian Piekarski nie chciał sfaulować przeciwnika. To jest wiadoma sprawa. Po prostu no, myślę, że takie coś się dzieje. Akurat teraz jest, można powiedzieć, że w kilku meczach pod rząd takie coś miało miejsce, ale za chwilę będzie tak, że przez kolejnych, nie wiem, 5-6 spotkań karnego nie będzie żadnego i myślę, że to akurat skupisko jest w jednym momencie, jest w tym też trochę przypadku. I umówmy się, że te karne, które były gwizdane na Ślęzie, ten pierwszy, przecież tam nie było karnego. Z Zagłębiem też tutaj trener Donatas już o tym wspominał, że mocno dyskusyjne, więc myślę, że to takie nagromadzenie przypadkowe. Pierwsza wygrana u siebie na inaugurację, no i co? Pora na pierwszy daleki wyjazd. Tak, jedziemy do Stargardu wcześniej, bo ten mecz też się odbywa wcześniej, on nie jest w godzinach popołudniowych, tylko jest o 13. Dlatego czeka nas taka nocna wyprawa i nie ma co ukrywać, że jedziemy do Stargardu, żeby realizować dalej swoje cele. I tak jak podzieliliśmy sobie całą tą rundę, ten sezon, rundę na takie drobne cele, tak teraz w Stargardzie musimy zrealizować cel numer 2, czyli znowu chcemy strzelić o jedną bramkę więcej niż przeciwnik. No, z tego miejsca myślę, że jest jeszcze dobry moment, żeby też podziękować kibicom, bo dzisiaj było słychać ich wsparcie i myślę, że pójdzie to w dobrą stronę. My postaramy się o zdobycze punktowe, kibice starają się nas wspierać i na pewno też w końcówce byli naszym 12 zawodnikiem, także zapraszamy ich na trybuny, niech biorą swoich przyjaciół, niech ich jest coraz więcej, im więcej gardeł, tym bardziej nam pomagają. Myślę, że też zarząd zadbał o to, żeby Wigry to był zespół, który gra atrakcyjnie, bo mamy tutaj naprawdę zespół wzmocniony, mamy dobrych zawodników, sztab też codziennie ciężko pracuje, żebyśmy dobrze się prezentowali i myślę, że ten mecz dzisiaj mógł się podobać.